Czasami mówimy, że ktoś ma na czole wypisane albo to, co robi dobrego, albo to, co zrobił złego i teraz wszyscy wiedzą, że tak właśnie się podziało. Dzisiaj Apokalipsa mówi o sytuacji rajskiej, to znaczy o tych, którzy mają imię baranka wypisane na swoich czołach. To znaczy widać przez całe ich jestestwo, istnienie, widać, że są głęboko zjednoczeni z barankiem, który pokonał smoka starodawnego. Myślę, że ty i ja chcielibyśmy każdego dnia coraz bardziej zbliżać się do Jezusa, żeby było po nas widać, że jesteśmy Jego uczniami, że nasze życie odbywa się w rytmie Jego miłości. Po co to wszystko? Po to, żeby dawać jasny komunikat samemu sobie, wiem do kogo należę, najbliższym wiem, jaka jest droga bezpieczna dla nas wszystkich i otoczeniu. Oto możecie mnie krytykować, ale musicie przyjść do mnie i skonfrontować swoją narrację, swoją historię życia, która będzie równie szczęśliwa jak moja. Oto streszczenie tego, co jest zawarte w słowach o wypisywaniu imienia baranka na czołach tych, którzy doświadczają raju.